Od 15 grudnia 2024 roku nie będzie można kupić już w cyfrowej dystrybucji Forza Horizon 4. A od 25 czerwca 2024 roku nie można już kupić żadnych rozszerzeń do Forza Horizon 4. Więc jeśli nie kupiłeś sobie Fortune Island czy Krainy LEGO wcześniej, teraz nie będziesz mógł kupić tego osobno. Ale można dostać jeszcze te dodatki, jeśli kupisz wersję Ultimate Forza Horizon 4. Po 15 grudnia 2024 roku nie będzie można też zagrać w abonamencie Xbox Game Pass Forza Horizon 4. Całkowicie zniknie z abonamentu. Dobra wiadomość jest taka, że nawet jeśli zniknie z tej cyfrowej dystrybucji Forza Horizon 4, dalej będzie można ją zakupić w wersji pudełkowej po 15 grudnia, jeśli uda wam się coś takiego ustrzelić. I jak zainstalujecie sobie z wersji pudełkowej Forza Horizon 4 na waszym komputerze i zalogujecie się do gry, będziecie mogli grać zarówno online, jak i offline. Jednak jest to początek końca Forza Horizon 4, bo po jakimś czasie i te funkcje online zostaną wyłączone. I gra podzieli losy Forza Horizon 2, Forza Horizon 1 i Forza Horizon 3. A to wszystko jest związane z ograniczeniami licencyjnymi, które zabraniają sprzedaży Forza Horizon 4 po dniu 15 grudnia 2024 roku. Na ten moment dobra wiadomość jest jeszcze taka, że możecie sobie grę kupić na Steamie na promocji. I z tego co widzę, jest chyba najniższa cena, jaka kiedykolwiek była za Forza Horizon 4, bo za wersję Ultimate możecie zapłacić teraz 72 zł niecałe, a za podstawową wersję Forza Horizon 4 zapłacicie 43 zł. Przypominam wam, że w Forza Horizon 4 cały czas działają funkcje sieciowe i jak ostatnio grałem, bardzo dużo graczy grało w czwórkę, ze względu na to, że jest to teraz tania gra wyścigowa z niesamowitą grafiką. Z tego co widzę, na Windows Store gra jest dalej po 59 dolarów, to jest chyba jakieś 250 zł. Więc jeśli posiadacze Xboxa chcieliby sobie ją kupić, a jeszcze jej nie mają, no to niestety nie ma tutaj żadnej promocji i skorzystają na promce tylko pecetowcy, czyli osoby, które prawdopodobnie mają już Steama. Smutna nieco informacja, dlatego że Forza Horizon 4 to był taki pik popularności tej serii moim zdaniem i od tamtego czasu Forza tak stopniowo szła w dół z tą popularnością. No i mam dużo fajnych wspomnień z czwórki, zresztą bardzo fajna giera była. Prawdopodobnie online będzie wspierane jeszcze przez jakiś czas, co najmniej rok, ale już nie będzie można na przykład robić playlist festiwalowych i zdobywać tych takich unikalnych autek. Zamiast tego będzie jakiś inny sposób zdobywania tych specjalnych samochodów, tych, których normalnie nie możemy sobie kupić w sklepie w grze. Ciekawy jestem, czy można kupić jeszcze te pakiety samochodów, bo były dodatki w wersji tej Ultimate, ale jeszcze dochodzą pakiety samochodów, karpaki, które były dostępne do Forza Horizon 4, bo wszystkie dodatki zostały wyłączone już z dniem 25 czerwca, więc wygląda na to, że karpaków też już nie możemy sobie kupić. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy będziecie tęsknić za Forza Horizon 4, czy nie, a tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć.